Szczęśliwego Nowego Roku! To foto wrzuciliśmy 1 stycznia 2011 roku. Wracając z Sylwestra z Warszawy, także Maczek typowo postkacyk. Tak Karol pracuje. Ej! Zawsze tak Karol pracuje, od zawsze tak Karol pracował. I zawsze tak będzie pracował. 2012 rok chwycił nas za jajka i trzymał. Cały rok. Już na samym początku. Więc nie wiedzieliśmy, jak sobie z nim poradzić. Dokładnie. I wtedy przyszło foto od Zbigniewa. Po lewej stronie Włodek, po prawej wcale nie Colin. Przecież to nie jest Colin. To jest jakiś grubas. Byliśmy w radiu Tok FM. Radio Tok FM, audycja, fajne. Materializacja. A jak? Tak, z Tomaszem Kwaśniewskim. Bardzo sympatyczny. Miły człowiek. Piwo w Kato. Piwo w Kato. Kato około miasta. To było miło. Kato przywitało nas miliard bardzo miliard autografów. Dostaliśmy nagrodę Blog Roku, którą oddaliśmy statuetkę bardzo dzielnie na Fundację Synapsis. Męczyliśmy ludzi na rynku. Oh, do you feel this weird feeling? Często to robimy. Oj, byliśmy wróżbitami, to jest ważny etap w naszym życiu. To jest jeden z najważniejszych etapów, najbardziej takich szerokich, a jednak improwizowanych w 100%. Proszę zauważyć, spryskiwasz do powietrza. Spryskiwasz do powietrza. Popatrz, jaki jestem piękny. Rej na niebiesko, nic nie pomogło. Prowadziliśmy warsztaty w Szczecinie. Szczetn, tak się wyświetlał na Facebooku przynajmniej. I to jest właśnie dylemat, do dzisiaj go mam. Czy WOS, czy Fidżi, bo... Znaczy, ja nie wiem. Byliśmy na pierwszym miejscu z naszym rapem w polskim iTunesie. Oczywiście, że tak, a pod nami Brodka, nie ma problemu. Żart, weź. Nie zawojowałem przemysłu blogerek szafowych, szafiarek, szafowych modelek blogerek. Szafowych. Ale Karol ma predyspozycję. Proszę bardzo. To jest nasz wysłannik, który towarzyszył nam przez całe euro. Naszej reprezentacji na meczach, dlatego przegraliśmy. A taką kompozycję dostaliśmy z okazji naszej lekkostronniczej akcji, która się udała i w tym roku też będzie. Bardzo o, ładna. Tak. Niezapowiedziane piwo w Krakowie, które się skończyło, ci co wiedzą, wiedzą jak. A to już zapowiedziane. Widać różnicę subtelną. Widać różnicę i też wszyscy wrócili cało do domu. O Jezu. Tak wygląda, proszę państwa, remont mieszkania Karola. Przychodzi pan... Wszystko gra już. Szkoda, że wiesz, nie widać tych części newralgicznych. To jest piwo w Warszawie, chwilę dla klub. Bardzo miło nas chwilę ugościło. Dziękujemy serdecznie, że zawsze jak jesteśmy w Warszawie, to chwilę nas gości. Do dziś mam kaca. Oj, byliśmy na Coke Life, Coke Music, Life Festival. Music Festival. Ostatni koncert Snoop Dogga. Od razu widać, kto miał lepszy widok. I to jeszcze raz piwo w Warszawie. Tak, dobrze, że mamy operatora kamery. Tak. To się przydaje. Tak, wyglądamy jak jesteśmy razem. Bijani. Bardzo się lubimy, kochamy. No tutaj Karol maluje Batmana jak zawsze. Tak, oczywiście. Bo ty jesteś bardzo uzdolniony. Ja go namaluję znowu jeszcze raz, bo potrafię to zrobić. Do dzisiaj nie wiemy, dlaczego to foto na Facebooku ma prawie 2000 lajków. Znaczy ja wiem, to jest jedyny komentarz jest taki. Not bad. Co not bad? Not bad. Nasza mina to jest not bad. I tyle? O, lekkostronniczy. Karol tworzony z pasją? Nie wiem, czy moje życie jest ciekawsze niż role, w których gram. Czy życie Karola jest ciekawsze niż moje życie? Nie wiem. Karol model, nie wiem czemu użyć to foto tutaj. Ja tylko powiem, że to jest galerii mokotów tuż przy toaletach. Dawniej nazywanych szaletami. Jejku, pamiętasz szalety? Czemu już nie ma szaletów? No gdzie są ale szalety? Jest, jakby w galerii nazywali toaletę szaletem. Przepraszam, którędy do szaletu? Piotr znowu wdarł się w nasz i znowu przegraliśmy. I znowu przegraliśmy. Zastanawiające, nie? No. Daniel Craig z nami. Mówił, mogę z wami foto? Mówimy, jest jasne. Ale masz trochę odstające uszy. Tutaj Karol jak zawsze śpi. Ja cały rok pracuję. Jestem jedyną osobą w firmie, która pracuje. Karol. Nie kłam. Cześć Karol. Kiedy nagrywamy? Tak. Mogę wejść? Dzisiaj Wodkowi będę robił szybko. Byliśmy na Blog Forum Gdańsk. Yes. Popatrz, jak byli w ogóle, jak ważni byliśmy. I w ogóle ja zgubiłem ten szalik na Blog Forum, a to jest szalik Karoliny. Jakby ktoś znalazł, to ważne ogłoszenie, jeśli ktoś widział ten szalik, proszę się przyjrzeć dokładnie, ten szalik szuka właściciela. Kupiony w HM-ie oczywiście. Kupiony w HM-ie oczywiście, Massimo Dutti. No, Massimo, że używam. Włodek śmieje się z ciebie. Powinniśmy częściej robić tego mema. Brakuje mi tego mema i powinniśmy częściej go używać. Typu Karol? Witaminka. Albo na przykład najlepszy prowadzący lekkostrończego Karol? I znowu Taminka. Albo najlepszy rap? No, powinno być Taminka częściej. Więc odnośnie tego, że ja nie pracuję. Kiedy dziewczyna wyrzuci mnie z domu, wyglądam tak. Ojejku. I kiedy mówię, Karol, przynocujesz mnie? Karol mówi nie, to wyglądam tak. To wygląda tak, Rondo Mogilskie, dziękujemy miasto Kraków. A tak wyglądamy, jak śpiewamy. Odcinek to był dobry odcinek, 464. Ja teraz mogę wyjaśnić, no. Że to przecież nie było, ten tekst nie był spisany. W ogóle ja dostałem ostatnio maila, ktoś mnie pyta, Karol, czy mógłbyś podać tytuł tej piosenki, którą śpiewasz w odcinku Mikołajka? A widziałem, a nie, Włodek, masz taby do tej piosenki? No, ale ludzie, wiesz, jeszcze tekst. Lekkostronniczy jest improwizowany. Dziękujemy. To teraz zobaczymy może, jak odcinki wyglądały w 2012. Yes. To
to jest jeden z ciekawszych momentów. Bardzo niedoceniony. Bardzo niedoceniony. Jeden z lepszych memów 2012 roku. Oh shit! Faka Tony Montana. Rodzice po długich poszukiwaniach odnaleźli Wiedźmę Białowąs i kiedy Tomek trafił do jej zamczyska, ona trawestowała go kilka razy. Transponowała. Erystyka przebijała jego skórę niczym szpon. Najgorszą torturą, którą katowany był Tomek całymi nocami, od Wiedźmy Białowąs były słowa. 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 Tego się wstydzę i nie powinniśmy tego pokazywać, ale nie wiem, ale ktoś to tu auto. Aj, chcę ci pego, aj, chcę ci pego, Malicia. To jest moja ulubiona reklama z udziałem Karola. Kuweczka. Jeszcze bym czymś popił. I tam głos jest z ofu żony jego. Kochanie, ale wątroba cię będzie boleć. A, nie ma problemu. Sąsiadka mi powiedziała, żeś proliver. Jak zażyjesz proliver, to on odtruwa. Przyspiesza trawienie. Najlepszy prowadzący w historii świata. Ja myślę, że ten wymaga komentarza. Włodek. Markowicz. Gustavo Almodovar. Gustavo Almodovar. I feel dizzy. Dizzy. I tu oczywiście uzbieraliśmy prawie 9 tysięcy złotych dla dzieciaków. Na złote zęby. Przelewali. Na futra. Przelewali. Jak Kanye West. Cały inny gangster shit. I wracamy z powrotem do odcinka. Yeah. Bawcie się dziś dobrze, my będziemy się bawić dobrze. No bardzo dobrze, będziemy się bawić, Karol. A jutro w zupełnie innych nastrojach coś tak czuje się spotkamy. Wszyscy. Będący. Lekkostronniczy? Mhm. Tak, tak. Wszyscy będący lekkostronniczy? Wszyscy będący lekko sylwestrowieni.